jeszcze nie poszedł. Central Railway Station. Która nie gra, no ale ładna jest, prawda? Przyznacie Państwo, że na wystawie też nie wszystkie rzeczy muszą grać. No jesteśmy cały czas w katolickiej Polsce, a to proszę Państwa, z tych trzech, czterech wernisaży, no to wiadomo, że najbardziej udana była Galeria Milano. A potem mieliśmy galerię Zachęta, no to Niemcy tam się wystawili w zielonym pokoiku, wszystko ciemne i jeszcze na ciemnym tle, ani ci się nie podobały, te wszystkie nasze dorywki blacho, Anita, Jasza, no to koneserzy i ciągle mi krakali nad uszami, że nieładna wystawa, oj nieładna wystawa, no, a ten, na ten bankiet zaprosiła, proszę Państwa, anglojęzyczna dziewczyna, to nie była i tak przecież ani Amerykanka, ani Mormonka, Mormonek nie ma w galerii Zachęta, w galerii Zachęta nie ma prawosławnych, nie ma świadków Jehowy, nie ma ewangelików, tylko dla tych typowych katolickich miastożerców taki ten bankiet do niby zrobili, zaprosili wszystkich, ale wszystkich nie wpuścili, czyli że kłamcy. Także nie idź za kłamcami, za tłumem w złym celu, także proszę Państwa. Pierwsze kłamstwo szatana to to, że szatan powiedział, że do Adama i Ewy, że wcale nie umrzecie. Chociaż Bóg powiedział, że umrzecie. Hebrajskie słowo mot było użyte, proszę Państwa, które oznaczało, że niechybnie umrzesz, na pewno umrzesz, z pewnością umrzesz. Na pewno umrzesz. No i to było pierwsze kłamstwo. I tutaj ta, która zapowiadała przy rozpoczęciu wernisażu, przez mikrofon zaprosiła wszystkich na bankiet, co była nieprawdą. Zachęta się zgłaśniła, no nie mają tych pieniędzy. Biedna ta Zachęta. Dziadostwo wręcz. No i ten dziad tam kopytem tak machał, ten tak, który się przylizuje. Wiecie Państwo, na czym to judaszostwo polega? Takie przylizywanie się. W Warszawie, w tej katolickiej Polsce. Więc zobaczą gitarę, żegnamy. Warszawę, żegnamy. No, się zatrzęsie w Armagedonie, się zatrzęsie. Się zatrzęsie. No, także proszę Państwa, centrum w Warszawie. Amek. Centrum. Państwo, do śmietniczki, ze śmietniczki. Warszawa wśród